Dzisiaj jest oficjalne otwarcie McDonalda, które jest tuż obok nas. A my nie jedliśmy śniadania, dlatego uznaliśmy, że jest to idealny moment, by tam pojechać. Chcemy zobaczyć, jak wygląda otwarcie McDonalda, czy są jakieś fajerwerki, dokładnie, balony. Jesteśmy tego ciekawi, czy jak się otwiera McDonald, czy coś się dzieje. Czy po prostu jest otwarcie i tyle. Wytłumacz mi, co tutaj robi Doug Russell? Z twojego filmu? Ty przypadkiem nie jesteś na diecie? A to było w swoim filmie. Aha. No, już nagrywaliśmy dzisiaj film. Nie zapraszam na Oli kanał. Jedziemy do McDonalda. Co to jest? Słyszałeś ten dźwięk? To musiałem popić na twoim odcinku. A co to są za żelki? Te żelki są z mojego odcinka. Co się dzieje? No ja nie mogę, dobra. Chodźmy do Maka na sałatkę, no nic innego nie będę ja. Jest i McDonald's. Ej, ale zobacz na ten parking. Tu w ogóle nie ma miejsca, żeby stanąć pod tak, tym Makiem. Ludzie spod galerii stają pod McDonald'em. Tam jest taka kolejka? Tak. Co jest? Może dają coś za darmo. Ej, ale zobacz. Patrzcie, ile tam jest ludzi. Może faktycznie coś rozdają za darmo. Albo jakieś jedzenie jest tańsze czy coś. Jedziemy do drive'a. 30% taniej! To niezłe 30% off. To jest informacja, że 30% osób może być maksymalnie w tym, jakby 30% zapełnienia. Okej, okay. Było takie duże 30%, to myślałam, że jest jakaś zniżka. To po co ci ludzie tu stoją? Nie wiem. Już jedziemy do drive'a, tylko swoją drogą chciałem się z wami przywitać. Także dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony oczywiście Jawor, subskrybujcie ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby żaden kontent was nie omijał. Przypominam, że filmy są codziennie o 14:00 i możecie zostawić lajka, jeżeli lubicie McDonalda. W lewo czy w prawo? Prawo. A jak mruga fajnie. Za jaka jest tablica? Ale no, normalnie. Kurde bele. Miałem frytki zakręcone. Szalejemy dzisiaj? Szalejemy dzisiaj. To ja chcę drwala. Dzień dobry. Ja mam pytanie. Tu jest tyle osób i jakieś coś rozdajecie? Czy co? Że na otwarcie? Czy to po prostu tyle osób przyszło? Nie, nic. A nic nie, nie rozdanie. Tak było rozdawane, to wyczerpania zapasów. A co było rozdawane, tak z ciekawości? Karty. O kurcze! No nie, fajnie, fajnie, dobra. W każdym razie, ja bym poprosił drwala klasycznego w zestawie. Co dla pani? Big Mac. Dobra, to Big Maca w zestawie. Co dalej? To wszystko będzie. Mówiłam, że trzeba było przyjechać o 8. Bez kitu, rano normalnie karty rozdawali. Bonifi karty, tak? On mówił, tak, czy jest za darmo McDonald's. Tak, no, że na przykład dostajesz na przykład na 100 kartę. Ale zajebiście. Kiedy otwierają nowego Maca? Bez kitu, widzowie, jeżeli otwierają gdzieś nowego Maca, to dajcie znać, idziemy tam na otwarcie i zbieramy karty do Maca i wam rozdajemy. 20 tysięcy lajków i to robimy, a wypiszcie, gdzie są McDonaldy, które niedługo otwierają. Będziemy jeździć po Polsce. A jak? A co? Kilometry trzeba zrobić, trzeba dotrzeć silnik w końcu. To jest McDonald's Chodakowskiego, tak jak każdy w Gdyni. Jacek Chodakowski. Jacek Chodakowski. Ostatnio poznaliśmy pana Chodakowskiego. Tak, pan Chodakowski ostatnio nam zwracał uwagę z kamerą. Ale nie. Powiedział, że bardzo miło. Zwrócił nam ostatnio uwagę, jak było właśnie otwarcie i były drwale. Ale powiedział, że nie możemy nagrywać cen, maszyn i tak dalej, ale siebie możemy śmiało nagrywać. Bardzo miło się. W każdym razie niezły paradoks, że Chodakowska fit maszyna, a Chodakowski w ogóle z nią nie związany oczywiście. Znaczy, jest właścicielem McDonaldów. Nie wyglądał na właściciela McDonalda. Chodakowski, weź mi deala z Makiem, ogarnij. Będę ci promował kanapki, twoje Maki. Bo zmagły frytkę. Tu nawet nie chodzi o to, że tą frytkę czuć, jakby była robiona na świeżym oleju. Bo mam znajomą, która pracuje w Maku i wiem, że olej bardzo często wymieniają. Go czuć taką świeżą frytkownicę, że no, to nie jest takie jeszcze przepalone, takie zarobiste są te frytki. No. Jak skoro to jedzenie jest takie fresh, to ono jest zdrowsze, czy nie? Aha. Tak, tak, no to nic. A sałatka gdzie? W drwalu jest sałata. No właśnie, bo ogólnie te wszystkie maszyny jeszcze nie są takie, że nie tak są powiem... takie zużyte, nie? No. Wiesz o co chodzi? Pa-ra-pa-pa-pa! I'm loving it! Zajebiste sobie fryty! Jak smakuje świeży drwal? To niesamowite to jest. Jakby, ja mówię całkiem poważnie, to mięso jest zupełnie inne. To jest totalnie co innego. Teraz musimy jeździć często do tego McDonalda, żeby sprawdzić, do kiedy jedzenie się tak mocno różni smakiem. Codziennie musimy jeść Maca. Tak, żeby wiedzieć, jak otworzą nowego McDonalda, gdzie się przeprowadzić i na jaki okres, żeby jeść świeżego maczka. Wydaje mi się, że to jest okres 2 dni, jak jest taki przemiał ludzi. Jest taka szansa. Swoją drogą za kilka dni kończy się już daily. Z tej okazji w ramach podziękowania za ten cały okres zrobimy dzisiaj Bartkowi premię, ale taką wyjątkową premię, bo chłopak no mimo wszystko ogarniał. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ja mówiłem kiedyś, że Bartek pracuje na 2 etaty? Chyba nie. Chyba nie. Bartek pracuje od 8 do 15 w jednej pracy, a potem pracuje u mnie. Jakby robi 2 full etaty. I chłopak przez 3 miesiące... U nas czasami robi ponad etat. Ponad etat u nas nawet czasami robi. Nie, ale naprawdę to jest złoty chłopak. Tak nam się trafił pracownik. Tak. A mu teraz mydlimy. Dobra, dosyć mydlenia. W każdym razie dzisiaj dostanie wyjątkową premię. Zrobimy też taki mały prezenciki od razu dla niego, dla Wiktorii i dla Wiktorii Oliwki. Siostry Oliwki, bo ona będzie z nami. A w sumie jej prezent cały czas jeździ w aucie. I też bierzemy dzisiaj Julka do siebie, bo w sumie przez całe daily Julka u nas nie było.
tak chociaż raz w miesiącu był u nas na noc, a teraz go w ogóle nie było. I w sumie też przy okazji ostatnie kilka filmów będzie z Julkiem. Daily się z nim zaczęło i Daily się z nim skończy. Dlatego też przyjechaliśmy do galerii kupić właśnie dla Bartka i Wiktorii prezenty. Jeżeli chodzi o Wiktorię, to kupujemy jej bransoletkę. Taką, o, którą ja dostałam od Pawła. To jest taka bransoletka niby na szczęście. Ona mi kilka razy przyniosła dobrą energię, więc mam nadzieję, że Wiktorii też przyniesie, bo Wiktoria teraz będzie miała dużo zmian w swoim życiu. Jaką? No, na pewno nie z literką P, nie? Z serduszkiem może? Jakąś taką na ogólną. To znaczy z serduszkiem. Kupione, a jeżeli chodzi o prezent dla Bartka, to mieliśmy straszny problem. I Bartek z Wiktorią też mieli straszny problem. Dlatego ustaliliśmy, co sobie kupimy z Bartkiem, ale tego wam teraz nie pokażę, tylko to zobaczycie, jak już się spotkamy. Drugi prezent kupiony. Świąteczne sweterki trzeba kupić. O właśnie, mogliśmy od razu zobaczyć coś. Bez kitów. Teraz. Jutro mamy bardzo fajny pomysł na film z Julciem. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakby jak Julek podejdzie do tego filmu. Będzie on dosyć kreatywny w jego wykonaniu i chcemy go zrobić w takim fajnym świątecznym klimacie, dlatego musimy kupić sweterek dla mnie, dla Oli i dla Julka. Tylko za duże są. No na Julka za duże. On nosi jakieś 134? Trzeba było zadzwonić do mamy. Chyba 122 na 128. Mhm. Takie bluzy ma Sandy i są jeszcze mu troszkę za duże. Zapraszam na sandy.pl, 25% rabatu z kodem choinka do wyczerpania asortymentu. Śpieszcie się, bo zostało już mało ciuchów. Fajny ten jest. Spoko. No i to jest jego rozmiar. No. Nie ma damskich, mówię, z damski będzie problem. Dziewczyny są nudne, na damskich rzeczach takich nie będzie, bo dziewczyny czegoś takiego nie kupują. Założę się, że wejdę na męski i będą od razu. Znaczy, na męskim są od razu. Enjoy Coca-Cola. Nie, no fajne. Patrzcie, kogo spotkaliśmy. I to jest świąteczny sweterek. O, proszę bardzo. Świąteczny bębzonik. Biorę. Się kupuję sobie. Hello, wzajemnie sobie. My nie kupujemy wam prezent, już kupiliśmy. Tak? Tak. Wiesz, że oni nam kupowali prezent świąteczny w tym samym miejscu, co ja im. W sensie jakby oni mi i ja my Bartkowi. Będziemy mieli to samo, założę się. Już mówiłem ci, że wejdę fizjaskę. Tak, czyli ja i Julek i ty musisz mieć czerwony wtedy. Paweł został w sklepie i stoi w kolejce, żeby kupić te dwa sweterki, a ja idę do Reserved poszukać czegoś dla siebie. Mam nadzieję, że coś się znajdzie, bo tak jak Paweł mówił, na damskim jest ciężko z sweterkami. Jak na razie nie znalazłam tylko coś takiego. Jest taki, ale to jest taka sukienka. No to nie. No, myślę, gdzie jeszcze mogłoby być. Nie możesz na męski właśnie kupić? W ogóle tu był ciastek męski. No to chodź na męski, przecież to jakby... Co to za różnica? Po prostu będziesz mniejszy rozmiar. Chodzenie po galeriach w ostatni weekend przed świętami to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Jakby jest tyle ludzi, tyle zapominalskich, którzy na ostatnią chwilę kupują prezenty, że to hit. My nie kupujemy już dla nikogo. My mamy dawno kupione prezenty. Bardzo ładne jest. No i potem jeszcze ty mógł go nosić, bo to iska. No nie wygląda źle. Spoko, mogę go wziąć. Uciekamy stąd. Pa, pa. Ola zostaje w domku, ja natomiast jadę po Julka. Dzień dobry. Gotowe na kilka dni u nas? Tak. Idziemy zobaczyć, co u papużek. Dzień dobry państwu. One już spały. Cześć maluchy. Jeszcze 3 miesiące i będziecie u nas. A wy macie je otwarte? One wylatują czy nie? Nie, w ogóle. Czyli macie otwarte i totalnie nie wylatują? Tak. Za pierwszym razem trzeba było je wyciągnąć, żeby one poznały pomieszczenie, być z nimi, nie? Dzień dobry. Co do tego tyle nalepiłaś? Kto to zje? Nie mówiłem ogólnie, ale my z Bartkami robimy sobie taką szybką kolację. I Ola postanowiła, że ulepi pierożki. To jest Ola dla wojska. No to się zamrozi. A póki nie ma gości, to my wybierzemy naszych 5 subskrybentów. Zostało, moi drodzy, ostatnie kilka dni, żeby tutaj trafić. Każdego dnia daily rzucam właśnie tutaj, do tego pudełeczka, 5 subskrybentów. I pod koniec tego daily, czyli 24 grudnia, wybiorę stąd jedną osobę, która wygra iPhone'a 13. Wystarczy subskrybować ten kanał i skomentować chociaż jakiś film. Także myślę, że warto to zrobić, tym bardziej, że zostało już naprawdę niewiele czasu. Czekamy na naszych gości. Jestem ciekaw, widzowie, czy świąteczna stylowa z zeszłego roku będzie mi jeszcze dobra. Przecież ja w zeszłym roku chyba byłem grubszy, nie? Tak. To powinna być git. Powiedz, gdzie jest rozmiar? S? XS. Jaki świąteczny? Nie, no ja nie mam świątecznego. Nie masz? No tylko to, co dzisiaj kupiliśmy, a to na jutro zostawiamy. Tak, no. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile pierogów. To jest ten, kto szybciej zje miskę XXL wygrywa. A co wygrywa? Prezent. Miskę kolejną. Miskę kolejną pierogów. To ja się poddaję. Yo, jestem super ziomal. To najlepsze jest to, że on to lubi. Tak, i on leży i nic nie robi. Dobra, siadamy i jemy te pierogi, czy nie? Opłatek? No pierogiem się dzielimy. Proszę. O, gitara. Do życzenia. Ja!
Nawzajem. Nawzajem, tak. Nie wiem, bo to mam pod ręką. Ej, to trzeba blurnąć. No to trzeba blurnąć, bo to zarobki ze sklepu. Ile? Yeah, 5 baniek? Pojedliśmy sobie, przed czas na prezenty. Kto rozdaje? Ja. To rozdawaj prezenty. Ja. Nie będę najkrótszy rozdawać. Właśnie. Bartek? Dla Bartka. Dziękuję. Proszę pokazać coś w środku. Ho. Piękne. I? To samo oglądaliśmy. A to dla kogo? To jest dla Jurka. Tak, ja już wiem, bo to jest książka. Tak? Tak. Wiesz? Wyczułem, ja wiem, jak czują się książki. Jak czują się książki, on wie. To było dla mnie, to daj Pawłowi. A to dla mnie, dziękuję. To jest dla Oli. To dla Oli. I to jest też dla Pawła. Co dostałeś za książki? Dwie książki. A to też dla mnie? Ja dwie paczki aż? Musiałeś być bardzo grzeczny, nie? O kurde. A to? To jest twoje chyba, nie? Dziękuję bardzo. Proszę otworzyć. Tabliczkę mnożenia. Wow. Dobra, co ja tu mam? Niech zgadnę. Uwaga, uwaga. No kto by się spodziewał, że będę miał bokserki? Ja nie mogę. A co tutaj? O, skarpetki. Trzy w cenie dwóch. Ej, takie same właśnie. Identyczne. Dlatego kupiłam cztery, wiesz, żeby nie było. Pięknie. Tak, my nie wiedzieliśmy, tak jak już mówiłem, tutaj kupić i uznaliśmy, że kupimy sobie to, co jest najbardziej potrzebne. Ej, Paweł, zobacz, do auta pasują. A jak? No. Kurde. Ale do trąby auta, nie twojego. Bez kitu. Dziękuję bardzo, Mikołaju. Brawo, Leszka na szczęście stworzona jest myślą o tobie. Oh. Pięknie. A Oli prezent? A, no właśnie. Ale to nie tylko. Nie tylko, no ja czuję, że tutaj jest coś więcej. Coś tu jest twardego w środku. That's what she said. O, kolejny prezent. Co to będzie? Ojeju, dziękuję bardzo. Tam podkład. Dziękuję. Nie Mińczku, Mikołajowi dziękuję. Ale Mikołaj kreatywny w tym roku. Bez kitu. No dobrze, moi kochani, więc przyszedł czas na to, o czym wam mówiłem. Bartku, mój drogi. Zrób może sweterek, co? Czy będziesz siedział w koszulce? Nie no, bardzo fajna, zapraszam na fundi.pl. Kilka zostało. Takie jeszcze zostały, zapraszam, 25% dla Bartku. Zajebiste. Bardzo dobrze się spisałeś. To z daily. Dlatego trzeba dać ci premię świąteczną. Właśnie, ile mogłem czekać, bo tak mówię. Zagraniczkę szkołę fortuny o premię. Same kwoty. 50 tysięcy, 20 tysięcy, 15 tysięcy. Czekaj, fokus. No i dupa. To po premii. No po premii, o jest. To możesz zakręcić jeszcze raz. A to dwie? Dwie. A to ty zakręć. Okej, okay, spoko nawet. 8 stówek premii dodatkowej. Proszę bardzo. Dziękuję pięknie. Oh, goście sobie już poszli, bałagan zostawili, premię zarobili. Bez kitu. Nie, ale jakby Bartuś przez cały okres daily i tak był fajnie premiowany, a tak uznałem, że dam mu taki skromny dodatek jeszcze. Nie słodzi ten, bo nie będzie się tak starał już potem. No nie, właśnie mówię, że był dobrze premiowany, żeby nie myślał, że jak się skończy daily i będzie dalej dostał takie premie. Celowe to jest. Widzimy się jutro o 14:00. Subskrybujcie kanał, zapraszam na nasze Instagramy i pamiętajcie o 25% rabatu na sandy.pl. Do zobaczenia, pa pa. Miłego wieczoru, dnia i nocy. Noc jest też fajna i ważna. Pa pa.